Która przygotowała dosyć ciekawy materiał na temat Romana. Witam serdecznie w niezwykłym miejscu i na niezwykłej wystawie. Myślę, że Dzierżoniów czekał na taką wystawę i cieszymy się, że pogoda dopisała i wyjątkowo można wyeksponować te niezwykłe dzieła. Roman Mrozowski znany jest Dzierżoniowianom już od jakiegoś czasu. Szedł na Facebooku wszystkie informacje o tym, gdzie powstało nowe malowidło, nowy mural, bo o tym się pisze i o tym się mówi. I nic dziwnego, dlatego że chyba tak naprawdę dopiero niedawno uświadomiliśmy sobie, że artysta może się wpisywać w konkretną przestrzeń, że jakieś miejsce, jakaś przestrzeń może do niego mówić. Roman Mrozowski jest artystą, który zrodził się jakby z życia i z potrzeby własnej, z własnych przeżyć, możliwości, inspiracji i głębi. Z tego wszystkiego, czym był, zaczął się interesować muralami już w szkole podstawowej, a wydaje mi się, że w tej chwili rozwija się coraz bardziej, coraz szybciej, coraz intensywniej, coraz lepsze powstają prace. Dobrze, że jest ta wystawa, bo może będzie kolejną inspiracją dla twórcy i pozwoli mu uwierzyć, że to, co tworzy, jest naprawdę wyjątkowe. Mamy w Dzierżoniowie tej sztuki całkiem sporo, ale myślę, że i chcemy więcej i potrzebujemy więcej. I'm the man that you need.
Witam wszystkich. Dziękuję serdecznie za przybycie, za poświęcenie sobotniego połowia tak pięknego. Musisz kładać zalew w górę, chcesz się tutaj, dziękuję ci, nie? Na początku chciałem podziękować Rafowi za to, że przez tyle lat do mnie wierzył i wspierał mnie w urzędzie miasta. Zawsze starał się gdzieś tam wyczuwać kawałek szczanki dla mnie, legalnie. Następnie chciałem podziękować Dziorzowskiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie tej pięknej przestrzeni w tych innych czasach, bo miała się odbyć kolejna na pierwszy, jak każdy wie, a jesteśmy tutaj. Dobrze, jak już dziękuję, to polecę dalej Jackowi za dzisiejszy dzień, daliśmy czadu, skoro nawet tak trzeba. I brak mi słów, miło, że tu jesteście, przyszliście i możecie podziwiać moją pasję. Dziękuję rodzicom, że wytrzymali moje hobby, moją pasję. Nie mnie zatrzymywali, a nie łatwo mieć takiego syna, który ma pasję malu i graffiti, nie wiadomo co robi nocami, gdzie chodzi i jak rozwija swoją pasję właśnie na tusze. Dziękuję Madzi za te wszystkie wieczory, kiedy tatusia nie było w domu, tylko malował. No i to wszystko tak naprawdę. Rozmawiamy sobie zaraz z każdym. Miłego oglądania.